Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Dzięki kar możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, tam streamy codziennie i mój drugi kanał, tam zajebiste filmy. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię z misją o wysoką stawkę. Udało nam się w poprzednim odcinku wygrać turniej Gwinta i cały odcinek praktycznie graliśmy w Gwinta przez godzinę, chyba i 10 minut. No, ale niestety okazało się, że moje 9000, które potencjalnie miałem wygrać, ktoś mi kurczę zajumał i teraz musimy sprawdzić, co się tak naprawdę tam wydarzyło, więc musimy podążać za strażnikiem, który zaprowadzi nas do tego miejsca, gdzie potencjalnie miały być pieniądze i z którego to miejsca potencjalnie te pieniądze znikły. I rozwiążemy zagadkę, gdzie są, mam nadzieję, i dostaniemy pani widziała się z kapitanem. Pieniążki. To wszystko, mój dobry człowieku. Możesz odejść. Wiedźmin potrzebuje absolutnej ciszy i spokoju. Oczywiście. Nieźle ci poszło. Naprawdę znasz tego kapitana? Ta, okropny człowiek. No to bierz się do roboty. Ale obawiam się, że z 9000 niestety będę musiał jej oddać część. Rany zadane pod dziwnym kątem, ale bardzo fachowo. Czemu to jest kurwa tak ciemno? Aż muszę normalnie użyć tego kota. Nic tu nie widać. Wygląda, jakby ktoś przeciągnął coś ciężkiego w stronę tarasu. No pewnie kufer jebanego złota, co? Pewnie tak. Tu nie ma wyjścia z tego tarasu. Tak, ktoś mógł tu coś przeciągnąć. Bełt skuszy. Ktoś przywiązał do niego kawałek liny? Wyraźnie odcięta. A może złodziej spuścił po niej worek z pieniędzmi? W takim razie musiał mieć wspólnika, który czekał na ulicy. Tam na dole coś jest, ale stąd nie widzę. Dobra, to idziemy na dół. Albo nie musiał idziemy. Musiał zrobić któryś z uczestników turnieju. Spuścił pieniądze po linii, a potem spokojnie przeszedł obok strażników. Ktoś się dobrze przygotował. Dasz radę go wyśledzić? Już wiem kto. Jeszcze nie wiem, muszę obejrzeć ślady na ulicy. Pewnie ten elf, skoro umiem strzelać z łuku. Dość stereotypowo lecimy, ale na pewno ten odmieniec. Nie no, ale może należał do jakiegoś kojatel i tak dalej, umiem sobie po prostu teraz radzić ze strzałami. To wygląda na precyzyjny strzał z łuku. Taka sama jak ta przywiązana do bełtu skuszy. Trzeba będzie się przyjrzeć. Skąd tu ten zapach? Cynamon. Dziwne. Ja nic nie czuję. Zajebiście pachnie cynamon. Dobra, możemy w końcu oczyścić swój organizm z tego kota. Bo beznadziejny jest efekt. Generalnie. Jeżeli się nie używa go w jaskini, tylko tak na zewnątrz. Nic nie widać i strasznie to denerwuje. I widzowie, słuchajcie, chciałbym tylko przeprosić jeszcze za jedną rzecz, ale tu niech się odbędzie. Za bardzo się śpieszył i zgubił tę skrzynkę. Musiała spaść z wozu. Skąd wiesz, że to złodziej ją zgubił? Pod pakunkami jest kusza. Korci mnie, żeby powiedzieć jakiś pieprzny żart o ostrych przyprawach, ale dam spokój. Doceniam to. Widziałam już ten znak cechowy. To kompania, która sprowadza przyprawy z Zerikanii. Mają magazyn w dokach. To ten najbardziej na północ, z tej strony portu. Spotkajmy się na miejscu, dobrze? Niech będzie. Chciałem tylko przeprosić widzowie za to, że możliwe, że dzisiaj mój głos nie będzie w formie, ale mnie strasznie boli i czuję, że już nie wyrabiam po prostu, jeżeli chodzi o gadanie. Tylko muszę jeść tabletki. No jest niedobrze, więc wszystko boli. Kolejne kazanie zatroskanego. Ten zatroskany co chwilę jakieś kazanie nowe zostawia. A z tego co pamiętam, to my tego zatroskanego kurwa ubiliśmy. Całkiem możliwe, że to jednak ostatecznie nie był ten wampir, którego pokonaliśmy. Wątar znów przybierze. No, nie no, słyszę po głosie, że jest kurde coś nie tak. Sorry widzowie. No, strasznie mnie boli gardło. Zdarty głos, a jeszcze obawiam się, że muszę nagrać 4 odcinki dzisiaj na zapas, jeżeli chciałbym oczywiście codziennie wrzucać te dwie serie, a teraz jeszcze zaczynam trzecią serię, więc od razu trzeba nagrać 3 odcinki
Na zapas. Oczywiście chcę to nagrać, tylko no problemem, tak jak mówię, jest głos. Zapraszam do mojej. No bardziej się wkurzam nie na to, że muszę coś nagrać, tylko bardziej się oczywiście wkurzam na to, że nie mogę nagrać z tego względu, znaczy nie mogę nagrać, że mi głos będzie przeszkadzał potencjalnej jakości tego nagrania. Czy my wracamy do tego magazynu tego krasnoluda z powrotem? Znowu coś od niego będziemy wynosić? Czy to nie tutaj? Czy to jakaś inna dzielnica? Nie, chyba inna dzielnica. Tak, to w ogóle jest koniec chyba mapy gdzieś. Tam my na samym końcu gdzieś jesteśmy. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Tam są w ogóle jakieś tak, jakieś wyspy? W sumie zajrzałbym za burtę. Tam ktoś stoi. A, to chyba ludzie zwykli. Tam jest jakiś statek. Nie no, muszę tam zajrzeć. Tam może być coś ciekawego, kurde. Jakaś misja poboczna, bo wykrzyknik. To zwykły żebrak tutaj mieszka. Znaczy chodzi właściwie, to nie mieszka. Tam może być tu chociaż coś ciekawego, co? Suszona ryba. Tego potrzebowałem, o! Tutaj już było coś ciekawego, jakieś rubiny widziałem, czy co to tam było, szmaragdy. Nie wiem, jakiś kamień i się świecił, więc drogi, pokrzman. Chociaż na brak pieniędzy nie narzekamy, mamy 7 koła, wygraliśmy turniej, więc teraz dostaniemy siano. No i mam mega rzeczy w eku, więc luz. W środku jest 6 osób, nie udało mi się otworzyć drzwi. No to znajdziemy inną drogę. A skąd ona wie? Znajdź sposób na przedostanie się. Kurde, ale mi się chce psiknąć. Przedostanie się do magazynu. Najlepszy sposób w ogóle na psiknięcia to jest zatkać noc. Nie wiem, czemu to działa, ale działa, widzowie. Jeżeli chce wam się kiedykolwiek psiknąć, a nie możecie psiknąć, to po prostu zatkajcie nas nos i wam przejdzie. Nie jest to zdrowe, bo jeżeli chce wam się psiknąć, to oznacza, że w waszym nosie jest coś, czego być nie powinno. Że warto jest wtedy sobie psiknąć, bo to. Spróbujmy wejść tędy. Bo to się oczyści. Ale no jeżeli nie możecie, albo nie chcecie aktualnie psikać, żeby nie wiem, jesteście w teatrze czy cokolwiek, no to. W teatrze. Moi widzowie, to zawsze tylko do teatru. No wiadomo. Siema, ale. Ty jak się tu. No dobra, nieistotne. Poczekaj, pokradałem wszystko. Mieliście kiedyś w teatrze, widzowie? Ja byłem. Strasznie nudy były w tym teatrze. Pamiętam, że taka laska tam była naga. Nie wiem czemu z cycochami biegała, ale pamiętam, biegała z cycochami. Ja miałem chłopie 14 lat. I widzę tą laskę z tymi cycochami, chłopie. Jak mi petara stanęła. Taki wstyd był. Chowam, chłopie, cały czas tak na teatrze siedziałem, nie? Żeby nie było widać. No i ostatecznie nie było. Jako jedyny nie klaskałem, jak wszyscy klaskali, o tak. Ale wszystko zostało opanowane ostatecznie. Dobra, tutaj jeszcze można coś podnieść, ale to później. Najpierw rozprawmy się tutaj. No co ty gadasz, że farmer? Myślałem, że ten... Jak on się nazywa? Wiadomo, ten elf. Który z nich to Hortensia? Ten wysoki. Koniec przedstawienia, Tule. Oddawaj pieniądze. Przedstawienie? No właśnie. Obserwowałem cię od początku. Ale myślałem, że jeśli mnie wyśledzisz, przyjdziesz sama. Powiedziałaś mu już, kim jesteś? Nie? Na pewno chętnie posłucha. Mów. Mów! Albo każę połamać ci palce. O co tu chodzi? O to, że madam Sasza łyknęła bajeczkę o hodowcy pieczarek jak pelikan cegły, a powinna być mądrzejsza. To jak? Opowiesz mu sama, dla kogo szpiegujesz w Nowigradzie, czy wolisz to wykrzyczeć? Zostaw ją i odsuń się już. Niech no który przytrzyma Wiedźmina i ustawcie go tak, żeby miał dobry widok. No to błąd jednak popełniony został, ale chętnie bym się dowiedział, dla kogo szpieguję. Ale chyba nie będziemy mieli, obawiam się, okazji mieć. Dobra, śmigło dla widza. Elo? Elo? Tutaj jeszcze jakiś pajac, elo?
No i żegnam. Słucham. Wytłumaczenia jakieś. Uf, dobra robota. Rzeczywiście, nie podejrzewałam go, a on musiał rozgryźć mnie już dawno. Niziołki bywają nieprzewidywalne. W każdym razie udało się. A teraz co do podziału pieniędzy. No właśnie, co to za propozycja ma mnie skłonić, żebym się z tobą podzielił? To już nieaktualne. Razem zdobyliśmy te pieniądze i dlatego podzielimy się pół na pół. Wiesz co? Zapraszam cię na kolację do Zimorodka. Ja stawiam. Trzeba uczcić mój ostatni dzień w Nowigradzie. Chętnie dam się zaprosić, mam inne plany na wieczór? Kurwa. Przecież w życiu się nie dzielę. Czemu nie ma opcji nie dzielę się pieniędzmi? To dlatego potrzebowałeś tych pieniędzy. Widzę, że się domyśliłeś. Nie do końca udało ci się pozbyć akcentu. No cóż, chyba będę musiała się przekwalifikować, bo jeśli jestem spalona w Nowigradzie, to... Ech. A kim byłaś, zanim zostałaś szpiegiem? Już nie pamiętam. A tak w ogóle to możesz mi mówić Cantarella. To twoje prawdziwe imię? O, prawie. Chętnie dam się zaprosić. Mam inne plany na wieczór. No dobra, bardzo no. Ale czemu my się dzielimy sianem i czemu nie mam opcji zabicia, żeby odzyskać moje 4,5 koła? Przecież to jest scam. Jak razem znaleźliśmy pieniądze, jak kurwa sam zysko wyniuchałem. Że ona nic tu nie zrobiła. I wtedy okazało nie, w sumie powiedziała nam o skrzyniach. Prostytutka to jego siostra. Nie mógł w to uwierzyć. Coś takiego. Poprosił, żebym znów się z nią spotkał w domu nocy. I wtedy... To bardzo ciekawe. Może pójdziemy na górę i tam opowiesz mi dokładnie, jak skończyła się ta historia. Atris Marigold? Może innym razem, co? Może innym razem. Cóż, rozumiem. Nie wszystkie historie kończą się tak samo. W takim razie czas na mnie. Miło było cię spotkać, Geralcie z Rivii. Do zobaczenia. Innym razem. Nie no, jesteśmy wierni Triss Merigold. Powiedzieliśmy, że ją kochamy. Więc wydaje mi się, że tyle. Chyba, że akurat na górze by się nic nie stało takiego, ale no... Raczej... raczej tutaj było dość jasne przesłanie. I zamiary jej. Nam przekazała. Dobra, wykonajmy może jeszcze jakieś zadania poboczne. Możemy co wykonać? Wściekłe pięści albo te wyścigi. Wygraj choć raz we wszystkich wyścigów. Co? Wygraj choć raz we wszystkich wyścigach kwalifikacyjnych? No tak. Na każdej wyspie musimy wygrać, dobrze. Tylko nie wiem, jakoś powiedziałem to w jakiś ułomny sposób. No to co, wracamy na Skellige. Wykonajmy sobie te wyścigi na dobry początek. One nie są długie, nam trwały chwilę, więc myślę, że zdążymy się wyrobić jeszcze w tym odcinku i co, i później udamy się już na misję główną, w końcu do Kaer Morhen, a potem będę chodził i zbierał pancerze przez 2 godziny na streamie, tak? Zapraszam. No bo niestety. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły. No bo niestety jesteśmy białym wilkiem, a że my nie mamy pancerza jeszcze wilka, szkoły wilka, to jest mega giga wstydnie. Naszego własnego pancerza z własnej szkoły nie mamy, a mamy, nosimy jakieś łopy kota. No jest to przypał tak zwany. Dobra, lecimy na misję, ale przy okazji oczywiście sobie zahaczymy o jakiś znak zapytania. O, chociaż z drugiej strony znowu szukanie po tych skarbach. A ile ja mam teraz siana? 12 tysięcy widzowie. Nie chce mi się, co tu jest. Znowu jakiś zaginiony skarb. Mogę to tak na szybko okraść go? Pyk, pyk, pyk. Przeczytałbym sobie to, cyk. To mi da jakąś misję. O, muszę znaleźć skrzynkę. Dobra, ja bym najchętniej pominął te wszystkie trupojady i tak dalej. Ku chwale Frey. No dobra, weźmy, to będzie szybka misja w takim razie. Zazwyczaj te wszystkie rzeczy, które tutaj znajdujemy w tej wodzie, one są mega dużo warte. W sumie się opłaca fest szukać tych skrzynek i tak dalej. Ale z drugiej strony mam 12 tysięcy, to nie wiem. Nie muszę. Stać mnie na to, żebym nie musiał chodzić i pracować. Możemy chyba już bezpośrednio skupić się na pasji, na przykład wyścigowo-konnej.
bo na szukaniu naszej Ciridi. W ogóle to jest zawsze zajebiste w tych grach, że szukamy Ciridi, a przy okazji zamiast jej szukać faktycznie tej naszej Ciridi, która zaginę... A, bo ja nie tą misję mam zaznaczoną. Szukać tej Ciridi, która nam zaginęła, to co my robimy? Oczywiście, że zostajemy mistrzami z Skellige w jeździectwie. Czemu nie? Tak samo jak w Kronikach Myrtany. Szukamy brata, którego nam tego porwali. Ale przy okazji wykonujemy absolutnie wszystkie misje, tylko w Kronikach Myrtany to było... O kurde. W Kronikach Myrtany to było na tyle fajnie i sprytnie zrobiono, że... Właśnie nie chcę spoilerować za bardzo, ale... A czemu oni mam? Widzowie, zapomniałem o jednej rzeczy, kurde. Słuchajcie, bo jak wykonywałem misję z Jeanem, na chwilę tylko chciałem zobaczyć, czy jak wyłączę skalowanie leveli, to czy Jean będzie łatwiejszy? Nie był. No i niestety, i teraz bandyci są, byli na 13 poziomie, no dobra. Dlatego ta gierka była taka łatwa. Kurwa, teraz jest wszystko jasne, jakoś za łatwo fest było. Mam takie wrażenie. No, mega giga łatwo było, nie? Teraz jest wszystko jasne dlaczego. No, teraz będzie prawdziwe spoko wyzwanie. No tak jakbyśmy z normalnymi bandytami walczyli, bo to jest logiczne, że za każdym razem, nawet kiedy Geralt walczy ze zwykłym bandytą, no to zawsze może dostać gdzieś strzał w plecy i jest to wyzwanie, no nie? Ostatecznie. Nawet zwykły bandyta może cię zabić, jeżeli się zagapisz. Niech ci bogowie błogosławią, Wiedźminie, a ode mnie dostaniesz tak. skromny podarek. Tylko zajdź do mnie do domu, tu niedaleko. Może kiedyś, wariacie, zajrzę. Na razie to chciałbym zajrzeć na wyścig śmiałków. Na Firdes. Nie. Firizdal. Uwielbiam te nordyckie nazwy w sumie. Kurde, no tak bym chętnie sobie pokrzyczał na odcinku, widzowie. Ale mnie tak gardło boli. Chętnie bym sobie pokrzyczał, naprawdę, takim mega energicznym głosem. Ale nie mogę, kurde. Muszę tłamsić sobie, bo zaraz umrę z bólu. Dobra, chowaj tą broń stalową. Mówię, jakbym o trzeciej w nocy, ty. Stara śpi za tym, za ścianą i mówi, co jest. Jak pierwsze nagrywki, takim po cichu. Przyciszonym tym głosem. Dobrze, że jesteś. Brakuje nam jeszcze tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. Piszesz się? Pewnie, że się pisze. To dosiadaj konia. Ludzie, mamy trzeciego. Obok łysego Zigę i Egira Rybaka pojedzie Geralt z Rivi. Przynajmniej ty umiesz moje imię wymówić. Dobra, wyciągam miecz. Jak się tu zabija kogoś z lewej strony? Kurwa, oni zawsze szybciej wystartują ode mnie. O, ja bym ci tak... O, ale ty wolny jesteś. Czemu ci nie mogłem pierdolnąć z miecza? Podobno tutaj można zrzucać i zabijać innych przeciwników. Tak słyszałem. W zasadach, co tutaj nie ma znaczenia. Kto dojedzie pierwszy do mety? Znaczenie ma... Znaczy, no nie no, ma znaczenie kto dojedzie pierwszy, tylko nie ma znaczenia jak dojedzie. Czy kogoś strąci, czy zabije, czy oszuka. Kurde, my jako Wiedźmini to powinniśmy z palcem to wygrać, nie? No przecież my mamy magię, moglibyśmy na przykład, wiesz, oni jedziemy na koniach, a my tam ta... Puch, i kurwa igni. Rzucamy na dziurę. Jakże chodzi? Broken wiedźmak jest. Jeżeli chodzi o wyścigi takie, w których nie ma zasad. Albo początek wyścigu to... Słuchajcie, Ardzi. Ludzie, wygrał Geralt z Rivi! Byłeś się honorem, Wiedźminie. I zdobyłeś piękną nagrodę. No ostatnio niestety dostałem tylko 50 golda, no nie jest to duża nagroda, ale... No zawsze coś, dobra, od razu zaznaczamy sobie tutaj... Kolejny wyścig, na kolejnej wyspie. Chodź Płotkens, musimy do znaku... No teraz też 50, nowigradzki koron. Musimy do znaku... Szybkiej podróży, może być ta wieś w sumie. Znaku szybkiej podróży to się jakoś inaczej nazywa, to jest po prostu znak, nie? Znak
Nie wiem w sumie, jak to się nazywa. Na mapie jest napisane może? Pewnie jest jakieś to oznaczone i napisane, co to jest. Drogowskaz. Drogowskaz. Kurde, ja jakoś tak pomijam W mocne. Nie mam jakiegoś takiego, ja mam strasznie soft język. Nie mam takiego mocnego polskiego języka. Ale to przez to, że może dużo, nie wiem, po angielsku mówię? Chociaż nie mówię po angielsku w sumie dużo. No to nie wiem dlaczego. Myślę dużo po angielsku. Albo oglądam dużo angielskich streamów, albo filmów. Zazwyczaj wszystkie po angielsku oglądam. Nie, może to przez to tak mi tak polski. Polski gorzej idzie. A może przez to, że po prostu jestem kurwa beznadziejny. Pierwszy obcy, który też może się być. Ścigać w wyścigach śmiałków. Tu też pojedziesz, bo miejsce się znajdzie. I zamiast gadać normalnie i się skupiać na tym, jak gada się po polsku, może nawet wygra. To wagarowałem sobie w szkole. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie, nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! Ku chwale Wielkiej Matki pojadą Szybki Oswald, Swan Samotnik i Geralt z Rivi! Pojadem. Mogę miecza? Pierdolnąć w końcu komuś chociaż raz? Nie no, nie wyrobię po prostu. Nie wytrzymię, jeżeli komuś nie jebnę z miecza, nie? No nie da się bić z miecza ich. Skam. A mówili, że można. Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo. No trzymam się właśnie na przodzie z daleka, to prawda. Super mi idzie. Dobra, łatwe są w miarę te wyścigi. Tylko żeby nie było tak jak ostatnio. Ten wyścig główny, co wykonywaliśmy w tym. Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo. W Nowigradzie. Że ja tak. No, ło, taki łatwy. I 6 razy powtarzałem. W prawo? W prawo. Tam dobrze, dużo zwracać uwagę na minimapę. Właściwie to głównie jadę minimapą, niżeli faktycznie Gerwardem. A tu koniec jest! Ale bym syf zrobił. No przy końcówce. No, jak wtedy, normalnie jak w wyścigu w Nowigradzie. Co na samej końcówce. Dosłownie przed metą stwierdziłem, że puszczę. Twoja jest sława. Odpuszczę trochę płotce. Ciętki. A jeśli po trzech gonitwach jeszcze ci mało zwycięstw, zostaje wielki bieg na Hindarsfjall. Ale tam wygrać będzie ciężko. O, no wykonamy, co nie? Dzisiaj mamy biegacki odcinek i wyścigowy, i koniarski. Dobra, ale przede wszystkim to ja bym chciał... czekaj, ten wyścig to ja tam mam tego, tak? Geraldowi udało się wygrać we wszystkich wyścigach kwalifikacyjnych i zapewnił sobie prawo do udziału w finałowej gonitwie. A, no to tak, tak, no to właśnie tam chcę się udać, tak, do tej finałowej gonitwy. Myślałem, że na pieszo będziemy gdzieś biegać. To jakiś chodziarski ten jest wyścig teraz. Ale chyba na koniach, tak? Tylko, że... mu chodziło o ten finałowy wyścig. Wracamy do tego miejsca, gdzie to się wszystko zaczęło. Czyli ta pierwsza interakcja w ogóle z tym wyścigiem. Gdzieś tutaj sobie chyba z tego co pamiętam stała ta pani. O. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech. I zdobyłeś prawo do udziału w wielkim... I dała nam szansę na to, żebyśmy mogli zostać mistrzami. Pewnie, że jestem, tylko mam zapis daleko, więc możemy zaczynać. Warto by było to wygrać. To wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Kurde, ugryzłem się w język. Pora zacząć wielki bieg. Dosłownie. W którym ku chwale Frey zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Żmiją. Czy teraz możemy się jebać mieczami? W sensie po pleca, w sensie stalowymi, w sensie mogę jej pierdolnąć z miecza? Chyba też nie mogę niestety. Nie, tu mnie oszukali, że tu można tego podstępem kogoś pierdolnąć. Może by było tego, można na przykład, nie wiem, petardą kogoś rzucić albo właśnie tym. Albo właśnie kuszą postrzelić. Ale tak to widzę, nie da rady. Oj, to wszystko?
O kurde, dla dzieciaczków. To koniec wyścigów śmiałków. Geralt z Rivii wyprzedził Astrid Żmiję. Biały wilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona, a i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. No pokaż, szybko poszło. Niebrzydka, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Zerikańskie siodło? Pokaż, ja mam chyba lepsze, wątpię, że znajdziemy lepsze siodło, jeżeli mamy. Ale możemy zobaczyć, ja mam wytrzymałość 75. 80. No lepsze, ale mi popsuje cały wygląd mojej płotki. Chodź płotkę, pokaż się. No kurde, no i teraz mi popsuło wszystko. Płotka wygląda gorzej niż wcześniej. Zajebiście wyglądała wcześniej. No. No dobra, mamy jakieś zadanie poboczne, które jeszcze możemy wykonać. No to ostatnie życzenie możemy wykonać, ale nie będę tego wykonywał, bo ten dżin jest kurwa zbugowany, jest za mocny. Na samym końcu wykonam to zadanie poboczne. Skupmy się może na tym, żeby odwiedzić Kermoren, co ciekawe, tak? Wiedźmin wiedział, że Uma jest przytrzymywany w kasztelu we Wrońcach. Bandyci Barona, głodni niewysublimowanych rozrywek, uczynili zeń swego błazna. Geralt wiedział, że musi położyć kres tym krotochwilom. Zabrać nieszczęśnika z przeklętych bagien Velen i spróbować wraz z Yennefer odczynić rzuconą nań klątwę. Wolnie. Nie można by było tak bardziej po polsku, na przykład rzuconą na niego klątwę, a nie żebym ja sobie język łamał i zawsze wyglądał na kompletnego durnia, jak to czytam. Bo co drugie słowo muszę kurwa przekręcić. Długie poszukiwania Ciri do... Czyli ostatecznie nie jest to Kermoren. Znaczy ostatecznie to może być Kermoren, ale aktualnie musimy przecież odebrać naszego malca z kasztelu. No niestety barona już z nami nie ma. Zginął, powiesił się. Podobno samemu, ale co do tego też pewności nie mamy. Chociaż podejrzewam, że faktycznie jak swajczyłem mu żonę, a jego córka odeszła do łowców czarownic, no to całkiem możliwe, że faktycznie to został tutaj samobój strzelony. Więc musimy pogadać z kimś, kto tutaj przejął władzę, a kto tą władzę przejął, to nie wiem. Tak mi się wydaje, że musimy... Tak, sierżant teraz został tutaj szefem, więc to z sierżantem musimy porozmawiać. Pierwszy raz widzę, będę rozmawiał z sierżantem. Zawsze w poprzednich przynajmniej rozgrywkach, w których grałem Wiedźmina, bo to nie jest moje oczywiście pierwsze przejście, zawsze baron przeżył nawet. Więc nie wiedziałem, że może zginąć, więc... Znaczy wiedziałem, że może, ale jakby nigdy w sumie tego nie widziałem. Więc to będzie pierwsza interakcja z sierżantem, jaką będę miał. Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać Umę. Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc... Nie będę o nic prosić. Oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam, ja myślałem, że sobie będziemy mogli pogadać na jakieś tematy. Łe, no to dupa. No ale i tak fajnie, że w ogóle jest tyle opcji i później zamiast tego barona faktycznie jest sierżant, z którym muszę porozmawiać o tym, że biorę Umę. Nie wiem, pojebana jest ta gra, jak ona jest mocno. To jest gościu szok. Zabieram Żydala. Nie ma takiej. Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Zabieram Brzydala. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Oddawaj Brzydala. Nie. 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 Cześć, kurwa! Nie!
Czyli ja muszę wykonać tą misję. Ja pierchruper z Yennefer, muszę misję wykonać. Przecież ten Jin jest nie do zabicia. Dobra, skipuję to wszystko w pizdu. Idę wykonać ostatnie życzenie. Nie będzie tak, że mi się ta misja pominie. Ale ten Jin naprawdę jest nie do zabicia na tym poziomie. Ja bardzo bym chciał dostać osiągnięcie droga ku zagładzie. Dobra, skipuję wam to. No dobra widzowie, to co? Czas wykonać misję ostatnie życzenie jednak. To będzie ciężka misja, bo pokażę wam, że ten Jin jest nie do pokonania. Więc niestety obawiam się, że będziemy musieli zmniejszyć poziom trudności, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie nie do pokonania. On nie jest trudny, on jest nie do pokonania. Przez 2 godziny nie zadaję mu żadnego damage'u. Jak nie wiem, po 10 minutach zjechał mu tyle kurwa paska z takiego paska wielkiego. Halo. Także nie jest dobrze. Nawet bym powiedział, że jest źle. Nawet w sumie kurwa bardzo źle jest. Jeżeli chodzi o zabijanie Jina. Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie. Ale może to był jakiś błąd i teraz się to naprawi. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige'a i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. No pewnie, w takim razie. Namówiony, przekonany został. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. No to chodźmy, słyszałem ten dialog już 2 razy. Raźniej będzie. Oj nie. Ej, Yennefer, a zdążyłaś no właśnie wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Właśnie chciałem ten odbyć dialog sam ze sobą. Bo widziałem, że coś powoli Geralt zagadywał. Teraz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Żeby udowodnić, że już grałem tą misję i się nie da ją przejść. No ale dobrze. Idźmy jeszcze raz. Niestety Yennefer będzie prowadzić, więc to jest w sensie statyk długa misja bardzo. Zatonął gdzieś w tej okolicy. To kobieta, ślimaczy się. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odłowić? Nie. Swoją drogą na 25 poziom mamy zajebisty pantosz, więc chcę już wbić jak najszybciej. Chociaż ten pancerz wygląda super, to przydałaby się jakaś nowość. A my nie mamy jakichś barwników? Chyba nie. Chyba jeżeli byśmy mieli jakieś barwniki, to one by się tutaj pojawiły. Wydaje mi się, że barwniki dostaniemy dopiero w tu są. Że tutaj nie mogę ich kupić nigdzie. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiera mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował. To było w filmie, znaczy serialu. Ja miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam. Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia.
Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjm z dobrodziejstwem inwentarza. Tja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmieć, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Mam jeszcze orkę. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Git. Esat Eich Kryderytown! Nie będę mógł dłużej wytrzymać, tylko będę mógł w ogóle wytrzymać nieskończoną ilość i se pływać w sumie po całym morzu. Zajebiste, bo teraz mógłbym se w sumie odpłynąć w każde miejsce, jakie chcę. Jakby cały czas mogę pływać, bo to mi nie zabiera tego. Nie zabiera powietrza. No i co? Próbujemy znaleźć naszego czarodzieja. Tu ktoś jest? Nie ma. Coś tu bym bulgocze. To mu to obce, no tak. Jak idzie? Jen, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Ta no właśnie, jestem w trakcie, sprawdzałem, tylko utopys robił niki jebany. Chodź tu. Cyk. Kurde, mało im zadaje HP w sumie. Na 3 hitki? Dużo. Zazwyczaj utopce, jeżeli już są pod wodą, to padają na jednego hita. Ale w sumie teraz mamy to skalowanie. Nie no, zawsze mieliśmy chyba skalowanie. Połamane maszty, kawałki burt. A wcześniej padały na jednego hita. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Ale możliwe też, że jeżeli my zyskujemy poziom, no to te potwory też zyskują poziom, więc mają dużo więcej życia. No i teraz faktycznie, jeżeli na początku potrzebowaliśmy jednego, a jakby kusza nie zadaje na przykład więcej damage'u, nie? Więc na początku faktycznie potrzebowaliśmy jednego ciosa z kuszy, żeby padły te... jak one się nazywają? To nie są trupojady, to są utopce pod wodą. To teraz potrzebujemy 3, no bo mamy więcej życia, a my zadajemy taki sam damage. Trochę nie fair to skalowanie potworów, no ale... Ale w sumie trochę fair. Trochę nie fair i trochę fair. Takie średnie to rozwiązanie. Mam nadzieję, że w Wiedźminie twórca, co to będzie w Wiedźminie twórca w ogóle. Nie mogę się doczekać. Jak już wrzucili CD Projekt Red tego. Okładkę z napisem Wiedźmin nowa saga się zaczyna, to już mokro w majtach było. Znajdziemy Gina. Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, a na końcu zechcesz zostać królową. Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenie. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Co to taka cisza teraz będzie? To co ja mam mówić do widza, jak ty... Nie no, jak ty wolno to prowadzisz, samico. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Poszukaj no za pomocą wiedźmińskich zmysłów. No ja znam odpowiedź na to pytanie. No ale nie będę mówił na widza i spoilerował. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Dobra. Może kosi. Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna Skaligijczyka. Insygnie klanu. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Z wielką chęcią, aczkolwiek widzę tutaj skrzyneczki, które mógłbym no, ograbić to może nie jest odpowiednie słowo. Właśnie my trochę pomagamy, no nie? Bo wyciągamy jakby cenne rzeczy, które mogą się przydać ludziom. Co tam? Znak. Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Ten drakar należał do klanu Dimun.
Tak, jakbyśmy pomagali ludziom teraz w tym momencie w sumie. Tu są jeszcze strzały, możemy je zbadać. A nie, chce mi się tam. Dobra, pójdźmy na górę. Lecimy dalej. A my nie powinniśmy zamarzać albo coś? Przecież tu musi być zajebiście zimno. Wiedzieliście, że słona woda może coś poniżej 0 stopni i nie zamarznąć? Tak mi się wydaje przynajmniej. Taka ciekawostka. Tak jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki? Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strumyk. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. Simp. Nie, never simp, nie. Rozumiecie, że my jako Gerward mniej simpujemy niż Yennefer nas? Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. A, zobaczcie, jaki to jest krater w ogóle, nie? Wielki. To jest taki no, to jest krater ogólnie. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli. Boom. Tu nastąpił chyba jakiś giga wybuch. Całkiem możliwe, że spowodowany został przez tego. Przez pana czarodzieja. Goń syrenę. Ale te w ogóle te syreny tak pięknie wyglądają, bo to są niby że samice. Ale generalnie to one się chyba potrafią, z tego co rozumiem, zmienić w mega potwory, nie? Że one... Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Ej, swajte, bejde! Że one jak tego, jak utopcy czasem wyglądają. Ty, no zepsułaś mi widok. To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Ace fighte Baden and Eichte Ilweit! Coś przecięło ten kosz równiutko na pół. Ciekawe, co znak zapytania. Dziwnie się gra, jak znam odpowiedź na każde pytanie. Nie ma tu dżiny, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. No, nada się, nada. Bo tam jest jakieś gówno, to nawet nie chce mi się tam iść. Bo tam coś leżało jeszcze, ale to... jakiś syf był. Ogólnie ta pieczęć jest nam potrzebna. Yennefer będzie zadowolona, to ja jestem zadowolony. Pochczman. W końcu siedzimy w tym razem. Może być? Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... Jesteśmy w miejscu, z którego nie ma niestety drugiego wyjścia już. To miejsce, gdzie się teleportujemy, to jakiś pieprzony środek góry. Miało być na trzy. Środek, szczyt góry. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina chyba... jest bezcenna. Dmucham wam nosem w mikrofon, niestety. Nie wykręcisz się, nie tak. Bo to, sorry widzowie. Prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Dina. No bo nie, w sumie sam się chyba mikrofon przechwytuje. A więc o to ci chodzi, o moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Dina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie.
rozumiem. Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia. Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia Gina, coś między nami pozostanie. No dobra. Też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie, a teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. Więcej będziemy mieli czasu dla Triss Merigold. Pochmal. A ciekawe, czy moglibyśmy być... Nie no, chyba tylko do wyboru mamy ogólnie Yennefer i Triss Merigold, prawda? Nie ma innej jakby... jak to się nazywa? Zażyczył sobie, żeby Lubej przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Dżiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. Czy jest takie słowo na ky? Podobne do kurtyzany, ale... Ku coś tam. Niczego więcej się tu nie dowiem. Nic więcej nie znajdę. Zbieraj karty do Gwinta. Ty, zobacz! Co to są za karty? Widzę gryfa. Widzę jakieś chyba króla... Króla Radowida. O ile się nie mylę. No niestety nie możemy podnieść karty Gwinda, szkoda. W sumie powinny być karty w jakichś takich miejscach. No nie, skoro ludzie grali w karty, to powinniśmy raz na jakiś czas mieć okazję znaleźć taką kartę. Co interesujące? Coś zebrałem, ciekawe. Ale nie wiem co. W sumie. Co ciekawe, Geralt? No mów trochę więcej, kurwa. To idziesz i mówisz, to ciekawe. To interesujące. To ciekawe. Nie no, zaraz mnie wywali z butów. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Krew. Albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Niczego więcej się tu nie dowiem. Tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka, wygląda zacnie. Kamienie runiczne, no. W sumie mamy tyle tych kamieni runicznych. Szczerze mówiąc, jak będę wszystkie kamienie runiczne sprzedał, co ja mam w eku, to nie dość, że mam 12 tysięcy, tak bym każdy ten z kamieni sprzedał. O gościu. No to jestem milionerem, przecież tu jest nie wiem ile. Tu jest 20 tysięcy tych kamieniach runicznych. No ale kamienie runiczne są giga ważne. Możemy to przesunąć jakoś? Możemy. Zresztą, no wiem, że możemy to przesunąć, ale zastanawiałem się w sumie, czy jakby... Chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? Czy nie będzie nam potrzebne też do tego Yennefer? Czy najpierw nie musimy iść do niej? W książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Nie powinien już jakoś, nie wiem... Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie. Zgnić? Nie zaatakowałby swojego pana. Być w sumie jakimś kościotrupem? Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. O kurwa, jaki suchar. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Zobaczmy, może schował ją w... O, brawo, już znaleziono. Chodź na główny pokład, mam pomysł. Jak na ostatnich godzinach. Zobaczmy spodnie. To co, idziemy na górny pokład i tam się będzie działo, co? No to teraz zobaczycie, dlaczego nie da się pokonać tego pieprzonego Gina, jestem debilem. Mam nadzieję, że zapisałem w jakiś normalny sposób. Gdzie był ten zapis, który przed chwilą zapisałem? Mam nadzieję, że... Nie kiedy, w momencie, kiedy spadałem, to nie? Zapis jest tak zwany elegancki. Idź. Tutaj niebezpiecznie. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba, osłaniaj mnie. No nie podoba mu się, nie. Potwierdzone info to jest. Bardzo mu się kurde nie podobało. Teraz mnie naszła taka myśl, że może jakieś
Może jakiś odwar, w którym jeżeli jest burza, to zadaje mu więcej obrażeń? Może istnieje taki? Patrzcie, co on robi. Zakładam, że masz jakiś plan. Widzicie, ile on mi HP zadał? Jeden cios. 3/4. Jeden cios zostałem. Nieźle. Super plan. Stop! O, świetnie. Poczekaj, regeneracja chwilowa. Alchemia, no pokażę wam z dwa razy. No może kto wie, może się uda ostatecznie go zabić. Przede wszystkim potrzebowalibyśmy znaleźć jakiś może ciekawy odwar. Zwiększa regenerację, żywotność, zwiększa odporność na zmniejszające żywotność, efekty krytyczne nałożone na Wiedźmina w danej walce. Odporność rośnie wraz z czasem trwania efektu krytycznego. To nie. Każde uderzenie, trafienie... A, to ja sobie poczytam, zaraz się widzimy. No dobra, myślę, że na początku spróbujemy, że tak powiem, klasycznie. Zwykły odwar, który sprawia, że leczę się w momencie, kiedy zadaję obrażenia. A ja nie mogę ulepszyć swojej postaci? Nie, no nie mogę. Znaczy teoretycznie mógłbym, nie? Wywalić tam jakieś, nie wiem, ten udźwig i tutaj coś ulepszyć. No nie wiem, ten dżin jest kurwa nie do pokonania. Patrzcie to, no. Pokażę wam to, zaprezentuję dla widza. Ogólnie ja na spasję teraz robię uniki, bo tak mi jest łatwiej. Nie, patrzcie, ile ja mu zadaję damage'a. No tyle właśnie, to jest mój cały damage, który mu zadaję, nie? Patrz. Dobra, i o ile coś tam może ci się wydawać, że to jest, wiesz, że to luźno, nie? Po troszeczku i będzie dobrze, nie? To niestety to tak, widzowie, nie działa. Z tego względu, iż... iż ja jestem one-shotowany przez niego, przez większość jego umiejętności, niestety. To jest największy problem. Bo tam po troszeczku moglibyśmy walczyć, nie? Tak jak walczę teraz. I ostatecznie go pokonać. I to by była fajna, ciężka walka. Ale najgorsze jest, że on mnie one-shotuje, nie? W pewnym momencie. Zobaczycie, że raczej nam się nie uda. Jeżeli nam się uda, to będzie mój pierwszy tak zwana próba po 2 godzinach, kiedy mi się uda. Bo cały czas trzeba piskać uniki. W momencie, kiedy on robi te... jak to się nazywa? Te właśnie strzały prądowe. To go atakujesz. Okej, zniszczył mi to, więc na pewno ucieczka teraz. Gwen. Dobra. Pyk. Okej. Ja się chyba leczę, kiedy... Ja mam odwar, w którym się leczę, kiedy zadaję mu obrażenia. To jest tak w razie, żebym był bezpieczny. Nie możemy też w sumie użyć jakiegoś, nie wiem, groma? Weźmy, użyjmy groma. Co mam do stracenia oprócz tego, że wszystko? Ty, nieźle nam idzie, kurwa, no nie będę kłamał. Widzowie, to jest naprawdę dobre podejście, nie? W sensie chyba najlepsze, jakie miałem. Historii, nie wiem, czy on może się odbugował, nie? Czy coś. Nie wiem, wcześniej bym, mam wrażenie, był mega cięższy. Gromik, dobra. Kurde, ale najgorsze jest, wiecie co jest w dżinie? Ja przeczytałem to ostatnio. Najgorsze w dżinie jest to, że on, tym więcej zada mu obrażeń, tym on się staje, chłopie, mocniejszy jeszcze, nie? Rozumiesz to? On nie jest słabszy, jak mu zadajesz obrażenie. On jest, kurwa, mocniejszy, nie? Oj, teraz trzeba uważać, bo może to być one shot. No, bardzo trzeba uważać, kiedy nie mam Gwen. Jeden błąd i po tobie jest, niestety. Dobra, jest dobrze. Widzę, że zatrucie elixirami mi chyba spada. Fajnie, nadal mam tego groma, więc fajne obrażenia zadaję. One shot. O, udało się. Cudem. Szczęście. Bez większości takich błędów. No nigdy, powiem wam tak, naprawdę przysięgam wam, że nigdy nie zadałem mu więcej damage niżej teraz. Nie wiem, może jakiś świeży jestem. Może dobrze uniki robię. Poznałem mechanikę trochę tego Gina przez te 2 godziny, nie? Wiem, no tak, no poznałem mechanikę, wiem dobrze, kiedy zrobić unik, nie? Kiedy go bić, no. Co widać zresztą. Uniki. On mnie zaraz one-shotuje niestety. Oj! Uniki. Uniki, pyk, Gwen, dobra. Dobra, nigdy mu tyle damage nie zadałem, więc... Oj. Dobra, Gwen. Trzeba pamiętać o Gwen, strasznie ręka boli. O kurwa. Gwen. Oj. Dobra, mamy nadal Gwen. Jest dobrze, patrz. Jest mocny, jest kurewsko mocny. Strasznie mocny jest ten Jin. Ale może, kto wie, może się uda. Jest, bochczam, nigdy nie zeszedłem jednego paska. Dobra, to jest jakiś
ale on się może wydawać łatwy, ale on mnie one-shotuje, jeżeli raz mnie trafi, to jest koniec, widzowie. To nie ma co się cieszyć, kurwa, zawczasu. Nie ma co się cieszyć, naprawdę. Użyłbym groma, nie wiem, czy jestem w stanie użyć groma? Chyba jestem. Chyba się nie zatruję. Znaczy, no już ciężko jest, Gerwald już zryja cały czarny. Oj, Quen. Dobra. Cały czas unik trzeba robić. Pyk, unik, unik, czekamy na strzał. Jest chyba też odwar, który sprawia, że w momencie, kiedy jest burza, zadajemy więcej obrażeń. Myślę, że też by nam mógł, kurwa, zdecydowanie pomóc. Dobra. Na takiej bitwie, ale jestem spocony. Dobra, wystarczy ogarnąć pattern w sumie. Ale nie wiem, no nie wiem, ostatnio było... O, zobaczcie, patrzcie to, kurwa. Jeden cios po mnie, jeden cios jest po mnie, nie? Jeden cios jest po mnie, proszę, kurwa. Jeden cios jest po mnie, proszę. Dobra. Ale jest mega ciężko, nie? Taktyczny odpoczynek. Quen. Poczekajmy, aż nam się zregeneruje żyćko. No nie jest to takie łatwe, mówię wam, widzowie. Się może wam wydawać, ale jest naprawdę ciężko. Podobno ta bomba dwimerytowa mu też może dużo dać. Jeszcze warto jest używać ogólnie akcji, jeżeli chcemy z nim walczyć. No ale jednak wolę chyba wszystko na Quen walić, nie? Bo ta, no. Dobra. Uniki, uniki. Uderzamy. Dobra, jest dobrze. Już byliśmy bardzo blisko śmierci. Boję niestety. Nie! Kurwa! Zapisała mi się gra, kiedy tu stałem. I Jin ma pół HP. Dobra, kurwa. Nie wiedziałem, że tak można, nie? Ty, to jest takie broken, że ja tu... No mogę sobie grę zapisać, dobra. Elo, to rozpierdalam tego Jina full. Nie powinno tak być, nie? Dobrze, to jednak wygramy z tym Jinem. Trochę będzie to trwało, ale dobrze. Już kminiłem w swojej bańce. Już kminiłem w swojej bani... jakie nowe eliksiry przygotować i jak wam pociąć ten odcinek. Ale widzę, że chyba będzie ok, chociaż tak jak mówię, tym on ma mniej HP, tym jest silniejszy, więc no zajebiście teraz będzie. Ale jakimś pocieszeniem jest to, że ma pół HP, nie? Zawsze coś, kurde. Dobra, użyjmy Quena, bo to jest mega ważne. I teraz po tak, trochę przyżyćmy, po trzy ciosy mu walmy. Chociaż to bardzo brzydkie słowo, przyżydzić. Bo jest stawiany Żydzi w priory... priorytatywny? w dźwięku? Nie wiem, czy takie słowo istnieje. Priorytatywny chyba. Chyba istnieje. No, musimy poczekać, że nam się Quen regeneruje. Dobra, dojedźmy. No i tak, jeżeli zginiemy, to raczej... unikam ciosów. I tak, jeżeli jakby dostaniemy cios, to zostaniemy to one-shotowani, więc mogę zapisać? Chciałbym zapisać. Siema, mogę zapisać? Już mam mniej HP, chciałbym zapisać. No daj mi zapisać. No kurde, ten... O, stan gry został zapisany, dobra. Ale scheatowałem, nie? No to jest trochę skam, ale... trudno. No jest silniejszy, jest kurwa gigantycznie silny, jest przesilny. Przepotężny jest. Potężny ten, Jin. Ło kurwa. Przemocny jest gagatek. Wow, shit, się teleportował do mnie. Takich mechanik to nie znałem. Dobra, używam groma, nie? Żeby go rozgromić. Wow, wow, man. Bez błędu teraz, bez błędu. Żeby mu do jednego paska zjechało. I wtedy dusimy, nie? I wtedy zapisujemy i dusimy w sensie. Nie ma się co teraz cofać. Ja muszę bardzo dużo zwracać uwagę na Quen. Tak chyba nie mam je nałożone na siebie. Teraz nie mam, więc od razu uniki, od razu uniki, od razu uniki. Dobra. Oj. Nie dostać z tego ciosa, bo to strasznie mocno. Nie znać. Te lodowe coś, co on rzuca. O kurde, ty, jakie fajne dwa uniczki zrobiłem naraz. Pach. Pach. Ty, to jest też dobre, co ja teraz robię. Ty, to jest mega dobre, co ja teraz robię.
Ale to chyba będzie zbugował na chwilę. Wydaje. Pa, dobra. Fajnie by było, jakby on się teleportował. O właśnie, żeby miasto by mógł teraz użyć Quen i tak, że tak powiem, uciec. I zapisać gierkę, bo ma jeden pasek życia. Mogę? F5, muszę nawet. Gdzieś tu można na bank zapisać gierkę, nie? Chyba on musi być na drugim końcu, wiecie? Żebym ja mógł zapisać. O! Nie, nie można. O, stan gry został zapisany. Pozdrawiam z rodzinką. To ale mega cheatowany jest, ale no dobra. No nie mówię wam, że nie ma innej opcji. Ale to dziwne, kurde, że ja go tak pokonuję. Nie wiem, coś było wcześniej zbugowane. Bo wcześniej to... Nie wiem, no nie było szans go pokonać, nie wiem. Poważnie 2 godziny próbowałem. Raczej nie będę montować tego odcinka, ale jeżeli będę, to teraz wam pokażę wszystkie moje śmierci, ile razy zginąłem. I to będzie, albo nie pokażę, bo to będzie w sumie długa kompilacja. Ale sporo razy. Policzę wam ile i tu napiszę. Jeżeli montuję. Dobra, już nie ma prawie życia, ale jest... On się kręca, to jest przemocny ten dżin. Szkoda, że mnie on shotuje, to jest najgorsze. Dobra, jakby tak, jakbym kurde wcześniej tylko mi tyle zadawał, szczerze mówiąc, i tylko tak, tylko był na tyle szybki jak jest teraz, ja bym to z palcem w kupie go pokonał. Szczególnie, że wtedy nie nagrywałem odcinka, więc nie skupiałem się też na tym, co za bardzo mówię, tylko skupiałem się na tym, żeby zadawać mu damage. Kurde, fajny jest paternik. 2 strzały i ucieczka robisz. Raz, dwa i ucieczka. 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 Raz, no kurwi się właśnie po tym takim krzyczeniu słyszałem. Jak on robi ten krzyk, to od razu unik. No bo tak jak mówię, może już na tyle wymasterowałem, że... To jak on walczy, że po prostu jestem tu zajebiście dobry. Ktoś powinien jakiś taki challenge zrobić. Zabiłem Gina kurwa na pięści w Wiedźminie. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Pewnie jest wykonalne, ale to byś wziął 18 godzin bezbłędnie zabijać Gina. Aż mam ochotę to zrobić, nie? Odpalić streama 24 godziny zbicia Gina w Wiedźminie. Ale na pewno... Widzowie, nie wiem, czy mówiłem, że na pewno... Odbijemy Jump Kinga, skaczącego króla, i odbijamy królewnę na streamach, więc zapraszam. A jeszcze słuchajcie, to co było śmieszne, jak grałem poprzednio na tego Gina, to była słuchajcie taka sytuacja, że on za każdym razem, nie dość, że miałem, czy miałem Quen, czy nie miałem, to nie miało znaczenia, on za każdym razem mnie one-shotował z Quen, czyli ja nie mogłem dostać nawet damage'u na Quen, bo i tak zostałem one-shotowany, także teraz jest trochę lepiej, nie wiem z jakiego powodu się tak stało, że teraz jestem jakimś gigakoksem, jeżeli chodzi o damage zadawany. Znaczy gigakoksem nic mu nie robię, możecie pomyśleć, ale w porównaniu do tego, co mu robiłem, to jest jakaś katastrofalny upgrade. Myślę, że no nie ma co teraz walczyć, chyba 40 minut na odcinku z tym Ginem, tak mi się wydaje. Widzimy się chyba przy końcówce, jak go po prostu pokonam. Jeszcze była końcówka tego Gina, więc nie sądziłem, że tutaj udało się. Dają mi to widzowie 25 minut jak coś. Łącznie 2 godziny i 25 minut. Jaki spocony tryhard poszedł. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Gin może ściągnąć zaklęcie innego Gina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Potężny ten dżin jest. Jesteś wolny. Nie mogliśmy go sobie zachować na później? Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść może. Ja jestem, wiecie jak mnie palce bolą od tego odtrzymania myszki i klikania ciągle spacji? Ja kopię odciski od klikania, rozumiesz? Na klawiaturze. Lepiej ci trochę? Daliśmy radę Ginowi?
Nabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Rindy. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. I tak nie mógłbym odmówić. Nie wiedział, o co chodzi, odmówiłbym. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Ale nawet blizny Geralta zrobiły się takie. Ja też dalej cię kocham. Przykro mi, nie chcę już być z tobą. Sadek. A dla mnie czar prysł. Przykro mi je. Naprawdę? Ale jak to możliwe? Przecież ja dalej czuję to samo, więc ty też powinieneś. Nic nie rozumiem. Co to znaczy? Że Jean spełnił twoje życzenie. Racja. Cóż, dobrze, mamy to za sobą. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nic tu po nas, chodźmy. Zaczekaj. To, że czar prysł, nie znaczy, że nie lubię już spędzać czasu w twoim towarzystwie. Ale jakoś łagodnie to zniosła, więc git. Silna kobieta, da radę. Posiedźmy tu chwilę. Tylko Triss Merigold. A to ze względu na Wiedźmina dwójeczkę. Zawsze wybierałem jeden, jak grałem, bo zawsze grałem Wiedźmina 3 jako pierwszego, a dopiero później miałem okazję ograć Wiedźmina 2 i faktycznie po Wiedźminie 2 no to mieliśmy tylko okazję spędzić czas z Triss Merigold, jeżeli chodzi o dwie wybranki, które można tutaj chyba wybrać, czyli Triss i Yennefer, to Yennefer tam w ogóle nie było. Więc z sentymentu po prostu wybrałem Triss. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa. I tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. Bardzo jesteś lojalna. Bardzo jesteś lojalna wobec swojego mocodawcy. Jest też twoim mocodawcą, mój drogi. Nie zapominaj o tym, bo może być, że sam ci wtedy o tym przypomni. Niech będzie, nie będę mu się meldował, no niech będzie chyba. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Czeka nas tam niespodzianka w postaci pieniędzy. Bo przypadkiem, jak wam zatrzymałem, jak tam skipnęło się właśnie do Emhyra, to jakby widziałem, ile mieliśmy pieniążków, a ile dostaliśmy, więc pochrzmam. Pogadajmy, zanim odjedziesz. Jen, to co się stało? Daj spokój, odejdziesz. Geralt, nie ma o czym mówić. Jadę. Ja też. Najpierw po Umę do Barona, a potem prosto do Kermoren. Dołączę do was, jak tylko będę mogła. Bywaj. No to w Kermoren mamy wszystkich chyba. Keira. Bywaj. Leto. Triss. Wszyscy są w Kermoren. Cały skład. Możemy pogadać jeszcze z nią na sam koniec tego odcinka. Moglibyśmy porozmawiać? A co? Zamierzasz prosić, żebyśmy mimo wszystko zostali przyjaciółmi? Nie, ja... To znaczy... Daj spokój. Przecież dobrze cię znam. Na tyle dobrze, żeby widzieć, co jest między tobą a Triss. Nie mówię, że nie korci mnie, żeby zainterweniować, ale tym razem chyba dam spokój. No i patrz, przyszedłeś się tu tłumaczyć i jąkać, a ja zamiast się tym nacieszyć, odwaliłam za ciebie całą robotę. Na to wygląda. Ale teraz dość już tego roztkliwiania się. Mamy coś do zrobienia, pamiętasz? Pamiętam, ale jeszcze to. Myślisz czasem o przeszłości, o tym, jak byłaś w gonie? Czasami. Dziwi mnie, że przeżyliśmy.
Eredin zwykle nie zostawia się. Jak byłeś w gonie? Właściwie nie zostawił. Kiedy uciekłem, straciłem pamięć. Ta twoja słynna amnezja. Ty jej nie miałaś? Tylko przez jakiś czas. Kiedy trafiłam w ręce cesarskich czarodziejów, szybko odzyskałam wspomnienia. No pogadajmy o tym dzikim gonie, bo w sumie nie wiem, co tu się zadziało wcześniej. Nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki. Krew i pożoga, szaleńcza pogoń przez różne światy. Wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś. Jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermoren. Nic więcej. Ciekawe, czyli nas porwał wcześniej dziki gon? Czego właściwie Eredin od ciebie chciał? Tego samego, co od ciebie. Nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przy Nentą, Geralt, oboje. Eredin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie. Aaaa! Na szczęście nie dała się podejść. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza my już się znamy tutaj. Któregoś dnia z dzikiego gonu otworzyły się. Zamiast tego oficera, co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty, jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Ciri, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri, nim zrobi to Eredin, a jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko to jej ojciec. Ja jestem starym. Czemu mnie nie szukałaś, jak już odzyskałaś pamięć i wolność? Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Eredin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom. A czemu on nas wypuścił? Zastanawiam się jeszcze... Nie wypuścił, my uciekliśmy, tak? Chyba. Nad niczym. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, słuchajcie, widzimy się jutro w następnym odcinku. Wykonamy już raczej misje główne. No, na 100% misje główne. Czas udać się do Kermoren. Czas iść po umę i czas porobić wątek główny. I wreszcie może zrobić taki jeden odcinek, w którym siadam i nagrywam jeden odcinek, a nie tego po 15 razy na 14 dni. Byłoby wyśmienicie. I może już koniec walk z bossami po 2,5 godziny. Byłoby wyśmienicie. Dzięki jeszcze raz widzowie, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemson.